Witajcie, z tej strony odkrywca Diga, to jest właśnie drugi materiał z serii Infraspace. Tak, pamiętacie, w poprzednim odcinku wylądowaliśmy na tej obcej planecie, na tej suchej planecie, która nazywa się jako Nepal 3. Nepal 3, który może stać się naszym nowym domem, nową kolonią, nowym życiem. A więc tak, początki kolonii, na razie cywilizacja, znaczy poziom domów jest na poziomie pierwszym, jest już jakiś tutaj ruch uliczny. Mały, ale zawsze jest. Jakieś podstawy przemysłu, czyli produkcja tlenu, produkcja wody, produkcja pakietów badawczych, produkcja ropy, czy i tak dalej. No ale co? Poza tym w międzyczasie pojawił się oczywiście update. Update, który dodał po pierwsze wybór map. Niestety ja nie wybrałem mapy, bo już my zaczęliśmy serię na tej mapie. Oraz jeszcze drugi taki dodatek, może nie aż taki bardzo ciekawy, ale jednak daje osiągnięcia. Więc, no cóż. No zobaczymy, jak to dalej będzie. Tak, w poprzednim odcinku też ukończyliśmy badania i to były nasze pierwsze badania. Badania pod tytułem Produkcja żywności. A żywność jest potrzebna dla naszych mieszkańców, abyśmy osiągnęli kolejny etap rozwoju. Co ja bym teraz badał? Teraz bym badał bardzo chętnie produkcję stali. A więc rozpoczynamy te badania i co? Włączę czas, a my tymczasem postawimy produkcję tutaj żywności. W ogóle wiedzą, że tutaj są też inne technologie. Znaczy inne budynki związane z produkcją, szeroko pojętą. Ale tak, jak bym chciał postawić tutaj produkcję żywności? Tylko gdzie ja... No tak, food. Jedzenie. Oczywiście tak, produkcja jedzenia wymaga wodę, ale dzięki temu zyskujemy żywność. Jak wygląda ogólna produkcja, jeśli mowa o wodę? To jest zapotrzebowanie, a to jest nasza produkcja, więc na razie wygląda to dobrze. To nie jest jakiś specjalnie duży budynek, jak sami widzicie. No, malutki nawet. Nawet mógłbym go tutaj postawić. O, chciałem go właśnie postawić, ale oczywiście nagle powiadomienie, że technologia się zbadała, a mianowicie właśnie produkcja stali. Czyli odblokowaliśmy nowe budynki, po pierwsze huta stali, a raz jeszcze powinna się odblokować produkcja żelaza. No, aby produkować stal potrzebujemy, no oprócz rud żelaza to jeszcze węgiel i do tego woda. Dobrze, ale najpierw w pierwszej kolejności ja bym w końcu rozpoczął produkcję żywności, czyli stawiamy podstawową farmę. I może takie dwa budynki bym postawił. I niestety mamy mało wody, więc potrzebuję nowych zakładów produkcji wody. I mamy oczywiście mało energii teraz. Ale to nie jest problem z energią, bo możemy to łatwo zaradzić poprzez budując właśnie kolejną turbinę, którą już tutaj zaraz postawię. I proszę bardzo, wszystko już produkuje się. Zaraz będzie pierwsza dostawa, a już jest nawet pierwsza dostawa tutaj żywności, jak sami widzicie. I idzie właśnie do tego mieszkania. I co? I dzięki temu tak naprawdę osiągniemy kolejny etap rozwoju naszej cywilizacji, czy naszej, jakbym to powiedział, kolonii. A my tymczasem wybierzemy kolejne badania, badania pod tytułem właśnie elektronika. Bo niestety tutaj już dalej nie mogę iść, bo jak widzicie tutaj już wymaga zielonych pakietów badawczych, więc musimy iść tam, gdzie mamy jak na razie niebieskie pakiety, a tutaj poza tym mamy też zieloną naukę, czyli te zielone pakiety i dzięki temu możemy wtedy zacząć produkować te bardziej zaawansowane pakiety. Parę razy mówię pakiety. Właśnie teraz tak zauważyłem. Wiecie co? Zbuduję drugi magazyn, bo to i tak mi nie przeszkadza. Chociaż... Ciekawe. Zawsze to będzie jakaś troszkę większa pojemność. Chociaż nie wiem, czy to coś tutaj pomaga, ale i tak to nic nie kosztuje. No, troszkę tam materiałów budowlanych, a to nie jest jakoś specjalnie dużo. Czy mamy nowy dom, nowego poziomu?
Jeszcze nie, jeszcze trzeba poczekać. A jak wygląda produkcja żywności? Jest ona na wysokim poziomie? A jest na spokojnie. No na pewno za dużo wody produkujemy. Ale to może nawet i dobrze. A więc tak, tutaj mamy żelazo. No to co, tutaj postawimy zakłady produkcji żelaza. Czyli mała kopalnia i jakieś tutaj wydobycie żelaza. Tylko że oczywiście jeszcze muszę połączyć to z prądem. To nawet idealnie tutaj wyjdzie, bo i tak będę musiał zrobić nową sieć turbin. No i fajnie, mamy nowe turbiny. Produkcja energii już pracuje, produkcja żelaza też pracuje. Czyli dzięki temu mogę postawić w końcu hutę stali. A nawet go tutaj tylko postawię, bo jest idealne miejsce. I teraz pytanie, czy czegoś my nie potrzebujemy. Tak, potrzebujemy na pewno z węgla. A węgiel produkujemy tylko za pomocą tej metody. Która po części też produkuje oczywiście. O matko boska, ile nagle tutaj coś wjechało. I technologia się zbadała. A nie, to mamy właśnie pierwszy dom drugiego poziomu. Tutaj ja bym to postawił. Po tej stronie. Czyli co, mamy troszkę więcej węgla. Na pewno wiele więcej tlenu. Kolejne badanie zostało ukończone, czyli fabryka elektroniki. Jak tutaj widzicie, odblokowała się nowa kategoria. Jak na przykład produkcja plastiku. Produkcja elektroniki oczywiście. I dzięki temu możemy wytwarzać no, elektronikę użytkową. A tak prezentuje się drugi poziom domu. I co wymaga na kolejny poziom? A no wymaga niestety, a może niestety, wymaga sprzęt AGD, czyli za pomocą tego budynku będziemy produkować sprzęt AGD. Czyli potrzebujemy plastik i elektronika. Elektronika wymaga nowego złoża, czyli oczywiście złoże miedzi. No i w dalszym ciągu dość sporo żelaza. I tak, odblokowaliśmy właśnie nową kopalnię, czyli jest to właśnie kopalnia miedzi. Więc wszystko powoli idzie na plusie. Mogę teraz zbadać nową technologię. I może ja bym coś zbadał w innym kierunku, jak na przykład... A, pójdziemy w wydobycie aluminium. A, i pomyślmy nad nową dzielnicą mieszkalną. W teorii domki by się tutaj zmieściły. A skoro tak, no to mogę tutaj postawić tak po prostu te wszystkie potrzeby. Nie wyszedłem na minusie ani nic, więc jest w porządku, ale stworzył się ogromny korek niestety. Mógłbym to jeszcze to zaradzić poprzez budowę właśnie, a raczej poprzez postawienie tutaj sygnalizacji świetlnej. No, na pewno to troszkę poprawi ruch uliczny. W jakimś tam stopniu. Chociaż mógłbym jeszcze to inaczej poprawić. Na przykład budując właśnie o tak. I jeszcze stawiając po tej stronie. O, mianowicie o jakoś tak. Będę właśnie wszystko porobił. Oj, nawet to pomogło, szczerze mówiąc. Nawet to chyba troszkę coś tutaj pomogło. Ale dobra, skupmy się teraz na elektronice. Co my tutaj potrzebujemy? No, potrzebujemy tą miedź. Miedź możemy tutaj produkować. I nawet bym jeszcze jedno kopanie żelaza dał. Nawet jeszcze bym inaczej też zaktualizował drogę. Na przykład budując ją w tym kierunku. Proszę bardzo. Tylko jeszcze musimy tutaj połączyć prąd.
damy turbinę. Dobrze, to już pracuje. Czyli mamy już jakąś troszkę większą produkcję. Ale widzę, że tak, na pewno będę potrzebował w przyszłości więcej ropy. Niestety. Tutaj i tak ludzie wszyscy idą w tym kierunku wyłącznie. Ale może gdybym tak zbudował drogę, to by się coś poprawiło. A nawet coś się poprawi. To nawet i dobrze. Później i tak tu można będzie poprawić tą sytuację, jeśli mowa o wodę. Bo później można zrobić właśnie sieć wodociągów, a wtedy wiecie. Wtedy nie jest potrzebna cysterna, tylko wystarczy mieć rurę, która będzie się tym zajmowała. Czyli dostarczanie wody, dostarczanie też tlenu, ale też wiele innych produktów, czy też materiałów. Dobra, wracamy do tematu właśnie fabryki elektroniki, czyli stawiamy takie dwa zakłady. Na szczęście wszystko mam na plusie. Żelazo też. Technologia się zbadała, to teraz mogę zacząć badać technologię pod tytułem Zielona Nauka. Czyli fajnie, elektronika już zaraz będzie pracować. Tutaj coś nowego się odblokowało. A, aluminium się odblokowało. Gdzie mamy najbliższe zboże aluminium? Aluminium występuje na takim dość ciekawym biomie. I to jest właśnie ten biom. I tutaj powinny być zboża aluminium. Tak, są tutaj nawet zboże. Niestety jest to troszkę kawał drogi. No ale na chwilę obecną musimy tak to postawić. Najważniejsze to, że te ważniejsze systemy, czy też ważniejsza produkcja jest na dobrych obszarach. O, przy okazji jeszcze bym tak tutaj coś zaktualizował, mianowicie zwiększone wydobycie ropy naftowej. A jakoś tak bym dodał. I dzięki temu mogę postawić te dwa zakłady produkcji właśnie plastiku. Czy może nawet troszkę przesadziłem? Nie, powinno być dobrze. W miarę. Tylko, że tak, nie mamy tutaj połączenia z prądem. Niestety. Czyli kolejne takie połączenie będzie potrzebne tutaj. Dobra, mamy to. Okej, elektronika jest dostarczana, wszystko jest już dostarczane, więc to już normalnie pracuje. Czyli teraz mógłbym postawić właśnie pierwsze zakłady związane z produkcją właśnie elektroniki. Jak widzicie, im bliżej mam budynek postawiony głównego zakładu, to jeszcze jest zwiększona tutaj wydajność. I jak to się prezentuje? Mamy wszystko na plusie. Czyli cała sieć produkcyjna dobrze funkcjonuje. No nie licząc tego ogromnego ruchu, co tutaj mamy. Niestety. Tylko dlaczego każdy chce jechać tutaj tą wodą, po tej stronie? Szczerze mówiąc, nie wiem. No, badania powoli idą. Mogę później oczywiście bardziej przyspieszyć te badania, budując kolejne budynki związane z pakietami badawczymi. Ale na chwilę obecną może ta liczba mi wystarczy. I tyle. Ale tak, sprzęt AGD, kurczę, niestety tędy jedzie. A szkoda. Ale ta ciężarówka pojechała tędy, o dziwo. Czy ja potrzebuję więcej żywności? A może bym dobudował jeszcze jeden zakład produkcyjny żywności. Zawsze to się przyda. Dobrze, mamy to. Nadwyżkę ludności mam względem miejsc pracy, to dobrze. Czyli można powiedzieć, że mamy takie trochę małe bezrobocie. Też jak widzicie, tutaj też mamy technologię pod tytułem właśnie terraformacja. Że ona wymaga, z tego co widzę, to jest chyba adamantyt. Tak, mam tutaj pole magnetyczne,
produkcja, nie wiem, o, żyzność gleby i wiele innych. O! Nowa produkcja. Chemical Lab, które pracuje, bo pracuje. A zielone pakiety wymagają, o kurczę. Niebieskie pakiety, siarka wymaga. Wymaga jeszcze aluminium i właśnie ta chemikalia. Czy już na chwilę obecną już by nawet potrzebowało tutaj aluminium, aby produkować tą znacznie lepszą, jakby to powiedzieć, znacznie lepszy pakiet badawczy. Wiecie co, na chwilę obecną ja dodam kolejny zakład produkcji właśnie tych pakietów. Może nawet będę tutaj. I czegoś mam tutaj już za mało. Mam za mało ropy naftowej. Witam o to, że w tej grze będzie dość mocne ciągnięcie czarnego złota. A jakbym tak go postawił? Chociaż było... Nie, nie, na szczęście się nie da. To dobrze. Właśnie tak bym się zdziwił, żeby dałoby się. Okej, okay, tak to zrobimy. Tutaj chyba kolejnym też tak to zbuduję. I potrzebuję więcej CO2. Znaczy wiecie, to wszystko mi się później poprawi, jak będę miał rury. I nagle mamy dość dużą niedobór prądu. Chciałem powiedzieć nadwyżkę prądu, ale przecież nie mamy nadwyżki prądu. No właśnie. Ale dobra, mamy więcej, znacznie więcej prądu, więc dobrze. Dobrze się to prezentuje. O, mamy trzeci poziom populacji. No to troszkę się pośpieszyłem. Chyba troszkę za bardzo. Ale to nie zmienia z faktu, że już tutaj wymagają trochę bardziej zaawansowanych produktów, jak na przykład komputery, czy też parki. A parki na chwilę obecną nie możemy ich produkować. Wiem, troszkę to dziwnie brzmi, produkować park. A tak, czy my wszystko tutaj zaspokoiliśmy? Na razie tak, więc to dobrze. Ale kolek. Bardzo duży kolek. No nic. I chyba kolejna populacja dochodzi, z tego co widzę. To nawet dobrze. A tak się zastanawiam, czy po tej stronie... Nie, po tej stronie nic nie ma. Jeśli mowa o złoża, po tamtej. Też takie typowe pustkowia. Tutaj mamy ten iryt cały. Tutaj też, a gdzieś na tej mapie powinno być złoże uranu, jeśli ja dobrze pamiętam. Chyba, że to jest... A, jest faktycznie, jest tutaj, tylko... Tak daleko? No nie, jeszcze tutaj mamy uran. Czyli najbliższe złoże uranu jest dopiero gdzieś tu albo tu. No na pewno mamy blisko do lidu. Aluminium mamy dopiero gdzieś tutaj. Najdalej mamy oczywiście do złóż metanu. A co to? Zobaczcie, jakaś roślinka. Dobra. Można i tak. A czy na chwilę obecną byłoby nas coś stać, aby to naprawić? Nawet i tak, bo wystarczyłoby mieć na przykład elektroniki, wystarczyłoby mieć plastik i aluminium i byśmy już pierwszą modyfikację tutaj naprawili. Czyli mostek kapitański. Ale to jest chyba najbliższa taka modyfikacja i realna modyfikacja na chwilę obecną, którą możemy zrobić. Bo dalej już nic tutaj nie zrobimy, bo tutaj już wymaga innych produktów, bardziej zaawansowanych. Chociaż...
To, czyli właśnie magazyn byśmy też mogli naprawić, bo to wymaga betonu, stali i jeszcze sprzętu AGT, więc w razie co to możemy to też dostarczyć. Ale w resztach aspektach to już raczej nie. No, tylko w tych dwóch aspektach byśmy na chwilę obecną dali radę cokolwiek zrobić. Poza tym odblokowało się nam chyba... Nie, jeszcze komputery nam się nie odblokowały. A już myślę, że się odblokowały, a jednak nie. Gdzie mamy w technologii rury? Gdzie jest tutaj rurka? Duże kopalnie, jakieś tam silniki, nanorurki węglowe, filtr cząstek stałych, pixel building. Statuetki unikalne. A, pipes. Rury tutaj są. Poczekajcie, widzę, że nawet jeśli kwestia o ropy naftowej, gdzie też jest dość dużo tych ciężarówek, to też by to załatwiło sprawę. No to dobrze. Dobra, no to jak coś nie musimy się martwić, że będziemy mieli nagle wielki wzrost korków, bo to wszystko zostanie załatwione dość łatwo, jeśli tylko postawimy właśnie tą kategorię rury, więc to nam bardzo pomoże. Dalsze ulepszenie mieszkań. Cieszy mnie to. Dobra, ja w tym momencie kończę ten materiał. Mam nadzieję, że ten drugi materiał wam się spodobał z tej serii. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli ci się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz dzwoneczek. Także trzymajcie się i do następnego. Także do zobaczenia. Cześć.